Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Planszy. No i tak jak widzieliście na Facebooku, bardzo dużo osób pytało: będzie do recenzji, czy nie będzie recenzji. Ale to było e... dawno temu, bo dawno nie wrzucaliśmy zdjęć tego. Ale było pytanie, a tak naprawdę chodziło o to, że trzeba było zagrać, e, ułożyć sobie w głowie i, i nagrać. No i jak widzieliście w tytule, będziemy się mówić o Hallertau, czyli jednej z nowszych gier Uwe Rosenberga, bo już chyba jakieś kolejne się pojawiły, albo są zapowiedziane, albo cokolwiek. Pytasz mnie, jakbym przygotowywał W każdym razie, razie. W każdym razie Halertau to jedna z licznych gier Rosenberga, która nie doczekała się polskiej edycji do tej pory. Jak nagrywam, jeszcze nikt nie powiedział, żeby zrobił, tak. i, i a gra jest zależna językowo. Jest dosyć mocno. Dosyć mocno. I o będą mówić Ciuniek i Windziarz. Czyli co, mamy Uwe Rosenberga, mistrza rolnictwa. Uwe Rosenberg klimat rolniczy i worker placement, nawet i do, karty. Nawet o tym rozmawialiśmy to po... brzmi jak Agricola. <noise> rozmawialiśmy o tym podczas pierwszej partii, że, że chyba Uwe Rosenberg chyba jak był młody, to, to marzył o tym, żeby zostać rolnikiem i został tym rolnikiem, więc wszystkie swoje, e, wszystkie swoje gry... <noise> nie, on bardziej jak Kochanowski, wiesz, wsi spokojna, wsi wesoła, wraca sobie do takiego wyidealizowanego obra obszaru wsi, a nie wie, że tu pokolana kolana w gnoju. <noise> nie ja mówię Pierwszej ręki. Nie wiem. W każdym razie Hallertau jest to gra, która opowiada o czym: o sadzeniu roślinek, o uprawie pól, o zatrzymaniu zwierząt hodowlanych w postaci owiec. owiec, o zabijaniu tych owieczek na różne. Kurde, no to jest standardowy Uwe Rosenberg. Chodujesz, wymieniasz. chodujesz, uprawiasz, robisz Za... z tego punktu zwycięstwa. Przetwarzasz. O tak. <laughs> Bardzo dobre hasło. Prawie jak szybciej, dalej, mocniej. No kurde, no ale to u niego zawsze tak jest. Nie zawsze. Na końcu jest to przetwarzanie i z tego robi się punkty zwycięstwa. I gdybyśmy mieli klimatycznie o tym powiedzieć, każdy z nas ma jakiś tam domek, którym sobie rozpoczyna i ten domek yy, na początku niewiele może w nim zrobić. Ale ma też poletko, też ma niewiele tego poletka, ale w trakcie gry może mieć więcej poletka, większe uprawy, więcej robić różnych rzeczy. No i kurde, no to jest typowy temat Agricoli, typowy temat mm -hmm. y... Pff, czego jeszcze tak mocno, mocno. Y... Fields of Warle. Y... No, Arle of Arle. no i, bardzo... trochę, i trochę Lojang. I trochę Lojang, ale Fields of Warle to bardzo, bym tak. nawet powiedział, bo Pewnie aspekt przestrzenny jest trochę inny, ale jest to bardzo podobne do Flixu Parle, gdzieś tam. E, no dobra, e, wykonanie było skotliwe dla mnie. Wykonanie jest bardzo spoko, aczkolwiek e, były gry worker placementowe pana Rosenberga, gdzie na planszę główną z wyborem akcji patrzyło mi się przyjemniej niż tutaj. Bo tutaj to jest po prostu tak jak. Uczta dla Odyna to jest tabelka Excela, to to jest taka tabelka dla Excela, która już nie oszukuje, że jest tabelką Excela i nawet smutne niebieskie kostki na niej leżą, a nie coś ładnie wyglądającego jak pionek. To chyba kwestia finansowa była, bo tam tych kostek jest dużo, więc, więc pewnie chodziło o to, bo mamy tutaj dużo rzeczy drewnianych, mamy drewniane znaczniki praktycznie na, każde, na każdą uprawę. Każda zostaje dość grubą planszę gracza, dość grube że tony, które Dostajemy się umieszcza. Chyba po cztery plansze gracza, bo to jest ta gra, w której. Tak, twój, twoje, twój obszar gry wygląda jak kokpit myśliwca F16. Po prostu są no wskaźniki do wszystkiego. E, tak. No i właśnie chyba zabrakło już pomysłu na tych workerów. Chodzi, chodziło pewnie o to, że ta plansza nie, to, nie mogła być za, za to duża. chodziło o czytelność. I ja ergonomię, tak. bo gdyby ta plansza była ogromna, to by się później okazało, że nie mamy miejsca na, na, dla te plansze, nasze planszetki na pola i z tymi uprawami. Więc. Zdecydowanie chodziło o ergonomię i pewnie o, o, o koszt, natomiast jest to takie standardowe wykonanie. No i ta wizualność, która, yy, którą znamy z faktycznie wszystkich gier u Rosenberga, jeżeli ich nie, nie lubicie tej, tej, tego stylu graficznego, to nie polubicie też Alerta. Mm -hmm. Bo tutaj to się niczym nie odróżnia od tamtych gier. To się niczym nie odróżnia od żadnej gry. Od żadnej... To jest po prostu gra, na którą patrzysz i widzisz taką czarną dziurę. i tam... <laughs> Nie, ja widzę każdą grę u i ładne. logo lacerty na tym serii. I ładne, bo Clemens Franz nie malował okładki. <laughs> tak. tak. Także to jest naprawdę duże, ciężkie i jest tego sporo, bo oprócz tego właśnie to, co jak powiedział, jest masa, masa kart. Dobrze, ale ja jeszcze chciałbym o klimacie. Wyjątko, wyjątkowo, bo to jest... Czy yy... przesuwasz do... Nie, bo to jest, wiesz, <laughs> moje, moja ekspertyza, to jest mój temat, więc ja wiem, że jeśli tak ogólnie w populacji by spojrzeć, to ten temat ekscytuje jakiś promil populacji, bo mnie ta gra kupiła tym, że jako nie kiedyś czytałem, to to, że będzie gra rolnicza Rosenberga, e, która będzie brała pod uwagę płodozmian i że będziemy się bawić płodozmianem. A płodozmian dla kogoś, kto nie mieszka na wsi to jest to, że jak mamy sobie pole, to nie możemy na tym polu co roku siać pszenicę, bo pole się wyjałowi i tej pszenicy mm. będzie coraz mniej. Czyli, czyli możemy, tylko że to jest głupie więc chodzi o to, żeby na jednym polu była pszenica, a później żeby na tym polu sobie urósł na przykład buraczek albo ziemniaczek, a później żeby był rzepak i dopiero później pszenica. I w ten sposób wykorzystamy całą powierzchnię gospodarstwa co roku, tylko miejsce upraw będzie się zmieniać. I jak sobie pomyślałem, że o, to jest gra o płodozmianie, to spoko. Bo do tej pory płodozmian to jedynie chyba w Maderze kojarzę, że był klimatycznie umieszczony, ale nie robił nic ciekawego, a jedynie komplikował. Więc pomyślałem: spoko, grał o płodozmianie. Nawet okres się zgadza, bo to jest druga połowa XIX wieku. Zagram. Otworzyłem pudełko, przeczytałem instrukcję i to nie jest płodozmian. To jest dwupolówka, którą wykorzystywano, nie wiem, w XIII wieku i, i nagle się okazało, że jak to, mamy połowę XVIII, połowę XIX wieku w instrukcji, a technologia jest z wieku XIII? Weto. Nie. Tutaj klimat się zepsuł panu Rosenbergowi wyjątkowo. A poza tym dwupolówka jest nieciekawa, bo dwupolówka polega na tym, że mamy uprawę i ta uprawa nam ziemię wyjaławia i następny rok... To pole leży sobie u gorem i się odbudowuje. I o tym jest ta gra, że mamy sobie pola, które jeśli zbieramy z nich uprawy, to ich jakość nam spada, a jeśli zostawimy je odłogiem, to jakość ich wzrasta. To prawda. Znaczy, to prawda o tych też. Bo ja wie, wiem, że Ciunia tak robi z tym, z tym puduzmianem. Nie robi jest tak jak dwopolówka, więc to, to mówię, że to prawda. E, I tak w tych, że jest, to, to prawda. Czyli, że nie ma puduzmian, a jest dwopolówka. E, nie wiem, mnie tam. E... Nie wiem, akurat ten klimat, mi, oprócz tego co powiedziałeś, mi pasuje. Na Nie, zasadzie, bo to jest klątwa że... tego, że im więcej wiesz w jakimś temacie, wie, o jakimś temacie, tym bardziej cię jesteś... coraz mniej istotne rzeczy, coraz bardziej Gdziecie cię kurzają irytują. Może tak jest. E, ja tylko chciałem zwrócić jeszcze uwagę na, na coś, co mi pokazywałeś w instrukcji, e, mianowicie. Łeroberg lubi dopisywać różne rzeczy w instrukcji i zawsze ma takiego gostka, który tam mm -hmm. wyjaśnia wiele rzeczy. No i nie mówi, Ty no musisz zobaczyć to, to coś w instrukcji. No musisz zobaczyć to, to coś w instrukcji. Jak się ten gość nazywa ten w instrukcji, tam, w, w, ten, ten chłopiec, co tam tłumaczy? Och, nie pamiętam. Roland, Roland, jakiś taki dziwne to było. W każdym razie on traktuje trochę z góry naszego. A gnięta. nie, 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 to e, dobra, już odblokowała mi się pamięć. To chodzi o to, że w Didaskaliach, nazwijmy tak. to. Autor gry, tłumaczy. No w każdy tak. każdej Ruwezenberga. Dobrze. Teraz to jest właśnie mindment nasz, bo to wszystko, o czym mówimy, to jest prawda i o tym, że są wstawki takie zabawne z Ronaldem w instrukcji, to jest prawda, tylko to nie jest ta gra, to jest Fajumi. To pan Friedman Friese napisał. Tak? Tak. I to przy, jak będziemy Ach, kiedyś o Fajum rozmawiać, to o tym będziemy. wspomnimy. Ale tam też jest takie coś w tym. I też właśnie ja zawsze bardzo cenię pana Uwe za to, że potrafi wyjaśnić e, w sposób dodatkowy e, jakieś tam rzeczy. No dobra, to przechodzimy do mechaniki, bo klimatem, wyglądem ta gra też kosztuje całkiem sporo, ale też całkiem sporo daje. Także to jest taki, tak. taki dobrej klasy eurach na zasadzie. Nie oszukujemy cię, że Płacisz, za du płacisz dużo za mało jakby elementów środku. To jest płacisz 300 zł, ale jak będzie trzeba to napalisz tym w piecu. Napalisz nie będzie zimno. Dobra, no a co mamy tutaj? Mamy standardowy, czy niestandardowy? Standardowy, niestandardowy nie worker. Worker placement. placement jest dosyć niestandardowy, bo polega on na tym, że workerów, których mamy do wykorzystania, mamy ich dużo. I, Ale... możemy, mieć więcej w trakcie i gry. możemy mieć więcej w trakcie gry. Stomierz, stomierz. I każde pole, którego używamy, nie zawsze będzie nas kosztowało tyle samo workerów. Co do zasady, bardziej popularne wśród graczy pola będą do użycia droższe i będzie tam trzeba położyć nawet trzech workerów, a te mało popularne pola na planszy będą. Tańsze i na przykład będzie można je aktywować jednym workerem. Co sprowadza się do tego, że workerzy nie mają koloru gracza. Workerzy są po prostu uniwersalnym zasobem, który rozkładamy sobie na planszę i jak wybieramy akcję, to oni na planszy zostają i co rundę nie wszystkie pola będą się resetowały. Z nie wszystkich będziemy usuwać. Znaczy, to, że z nie wszystkich, to zależy od liczby graczy. Ale chodzi o to, że jak na przykład. Mamy pole, które jest puste i teraz pierwszy gracz używa go za jednego workera, drugi za dwóch workerów, trzeci za trzech, i teraz to pole jest pełne. Na końcu rundy zdejmiemy tylko z tych trzech górnych. Tak. I dopiero jeśli przez kolejną rundę nikt nie użyje tego pola, zdejmiemy dwóch, i te tak, mniej popularne pola tak. będą taniały. Polega na tym, że tak naprawdę sami gracze decydują o tym, jak będzie koszt wykonywania akcji. I czy akcje, bo tam są takie, no jak u Rosenberga, są akcje dobre i lepsze. No. Mm -hmm. Tam są, są czasami takie, które są kluczowe, bo, bo chcesz je konkretnie wziąć. I tu nie, I, wie, nie wiem jeszcze jak o tym myśleć, ale na przykład w samej instrukcji jest napisane, w pierwszej rundzie chcesz zdobyć glinę, bo będziesz smutny. Tak, jest tak. Właśnie też o tym, o tym chciałem powiedzieć. No Ale w każdym razie jest tak, że jak pójdziesz tam, masz na przykład 9 workerów i myślisz sobie, kurde, no chcę pójść tutaj, ale to jest trzech workerów, to jest jedna trzecia tak naprawdę rundy. I co ja później zrobię? No przecież... No dobra, wyślę tutaj dwóch, tu dwóch, chcę zostawić jeszcze jednego i nagle się okazuje, że bardzo dużo w tej grze jest kombinowania, gdzie kogoś posłać i w którym momencie, bo na przykład widzę, że jest jakaś tania akcja i wiem, że ciunek też by chciał tą akcję za trzy, ale ta tania, jak on tam pójdzie, to będzie dla mnie za dwa, zabraknie mi tego workera. Jest tam dosyć takiego mm -hmm. dużego myślenia. Więc z jednej strony jest to taki klasyczny worker placement na zasadzie kładziesz swoich workerów na miejsce po prostu wykonujesz akcję, która się tam znajduje. Natomiast sprytne i takie nowatorskie, może nie tyle, co nowatorskie, co sprytne jest to, że, że yy, im wcześniej ktoś coś położy, tym prawdopodobnie mniejszym kosztem to będzie mógł wykonać. Yy, a akcje są... No uber proste, no. Zasać coś tam na polu. Weź nowe, nowe pole sobie weź. Tam, nie wiem, weź baranka. Zarżnij baranka. Wyduj baranka. Jest to pierwsza gra pana Uwe Rosenberga, w której baranki się starzeją i mogą umrzeć ze starości. No. A jak, ale dopóki żyją, dają mleczko. I, i miałem powiedzieć futerko. I wełenkę. <laughs> I wełenkę. Tak, futerko, jakie jak przerobisz. W każdym razie Yy, cały worker placement prze, przede wszystkim polega na pobieraniu rzeczy, yy, surowców i, nie wiem, ulepszaniu sobie pewnych rzeczy. Na przykład mamy taką, takie akcję, typu masz to zasadzone i możesz to, jakby, nie wiem, tam chemią yy, Możesz nawieść pole, żeby podnieść jego jakość. <noise> yy, jakość, tak. I nagle pole zaczyna Ci yy, obfitować i masz bardzo dużą produkcję z danego kawałka pola. Więc tu mamy taki zwykły worker placement. Ale naokoło tej planszy są jeszcze cztery miejsca, w których pozyskujesz cztery... Na, około, na rogach planszy są śmieszne rzeczy, ponieważ pierwsza śmieszna rzecz jest taka. Mamy standardowe worker placementowe pole zabierz tą pierwszego gracza. Bamy. I żeby było śmieszniej, to pole można użyć go dwa razy. I to działa w ten sposób, że jak widzisz tam pójdzie, to zabierasz tą pierwszego gracza, ale jak ja tam pójdę to odbierasz. To odbieram. I takich podwójnych pól na planszy też jest cztery, więc rzeton pierwszego gracza, jakbyśmy naprawdę nie mieli co robić z workerami, to może śmigać między nami i możemy się w ten nie, sposób recytować. No no Chociaż kartę, karty są importantes. No i właśnie. I oprócz tego z każdym narożnikiem planszy jest związana talia kart. I jest to gra typu chcę mieć kart dużo, bo karty są fajne i karty dają mi rzeczy, a jak nie dają mi rzeczy, to dają mi punkty, a punkty są ważne, bo punktami wygrywamy grę. E, więc mamy cztery talie kart, które są dla nas dostępne i każda z nich ma jakiś własny charakter. Jest na przykład talia kart, która daje nam e, jakąś produkcję na początku każdej rundy, albo mamy talię kart, która daje nam punktację w jakiś sposób, mniej lub bardziej naokoło. Najczęściej wydaje jakieś zasoby, żeby zdobyć coś. I mamy dwie talie kart, które pozwalają nam przerabiać rzeczy na rzeczy, albo pozwalają nam Dostawać rzeczy, jeśli spełniliśmy jakiś warunek. Bo na przykład, może wystarczy, że pochwalimy się tylko, że hej, zobacz, mam sześć owiec i za to dostaję jakiś bonus i kartę zagrałem. I ta zagrana karta czasami też daje nam punkty zwycięstwa. Czyli te talie kart, które mamy, one same, same w sobie są pewnym takim, są mini celami, do których dążymy, żeby dały nam rozpędówkę do zdobywania punktów w inny sposób, albo są punktami same w sobie. I żeby było fajniej, to Dwie z tych czterech talii są w każdej rozgrywce takie same, ale pozostałe dwie talie wybieramy z większej puli. Więc charakter rozgrywki będzie się zmieniał w zależności od tego, jaką kombinację talii sobie do niej dobierzemy. No i to jest przyjemna rzecz. Tak, dlatego powiedziałem, też, że to jest kluczowa rzecz, bo tak naprawdę to wszystko, co my robimy w postaci sadzimy, zbieramy, pomnażamy swoją, swoje posiadanie różnych zasobów, bo tam chcemy mieć różne zasoby, jest tak naprawdę, jakby, środkiem do tego, żeby zagrywać te karty. Bo to karty tak naprawdę napędzają tę grę. Mhm. Bo bez kart, tak jak się nie powiedział, ani nie rozwiniesz swojej ekonomii. Bardzo chcesz mieć, na przykład, jakąś stałą produkcję, która, która co rundę będzie ci coś tam odpalała, bo, bo, bo to jest bardzo fajne. Z drugiej strony. Chcesz mieć karty, które na koniec gry ci po prostu punkty, bo to, bo w tychże chodzi o punkty. Z trzeciej strony bardzo fajnie jest, jak nagle, nie wiem, spełniasz jakiś cel i dostajesz jakiś fajny bonus, bo, bo go po bo dostajesz. I nagle się okazuje, że te karty stają się kluczowe i dobieranie tych kart, no też fajne było, bo po pierwszej, w pierwszej rozgrywce my dopiero jakby. Zaczęliśmy poznawać te deki, jakby zobaczyć, co się mhm. dzieje. I, I już podobało mi się, że nasza ostatnia rozgrywka już była taka mocno już celowa. Już, tam, już były takie sytuacje, że odpuszczaliśmy niektóre rzeczy, bo nas dobierałeś karty, bo chciałeś coś tam już sobie y, powyciągać fajnego, nie. Także... No i fajne jest też to, że często nagrodą za zagranie karty jest dobranie kolejnej karty. I tak. grasz dobierasz, grasz dobierasz. Tak. I po prostu sam fakt tego, że Każda karta to jest taki mini cel, do którego dążysz i daje ci nagrodę, która daje ci kolejny mini cel. To jest taki samonapędzający się mechanizm robienia fanu graczowi, bo cały czas masz coś, co robić, tak. Eee, w dodatku, eee, jeszcze tego nie powiedzieliśmy, mamy tam taki bardzo fajny rozwój. Rozwój polega na tym, że e, nasz domek, <grywamy> możemy powiększać nasze gospodarstwo. Jest to tak śmiesznie zaprezentowane w taki sposób, że nasz domek leży na takiej planszy, e, w planszy mamy okienko, w okienku mamy liczbę i mamy, mamy, mamy workerów. I e, rozwijając nasze gospodarstwo, czyli oddając nasze produkty rolne, które wyprodukowaliśmy w zależności od tego, w której ludzie z każdą rundą jest coraz, coraz ciężej to robić, mm -hmm. e, możemy ten domek przesuwać w prawą stronę, czyli jakby odblokowujemy sobie możliwość przesuwania tego domku w prawą stronę. Polega to na tym, że w tym okienku pojawia się większa liczba robotników, dzięki temu mamy więcej możliwości w tym worker placementie funkcjonować, dłużej funkcjonować, no i dochodząc do pewnego etapu możemy zdobyć jakieś dodatkowe e, punkty, czyli za rozwijanie swojego gospodarstwa możemy dostać też całkiem pokaźną e, liczbę e, punktów. Czyli tak naprawdę to, co mi się tutaj w tej grze podoba, to po, po, podoba mi się to, że mamy, mamy jakiś stan początkowy i stan końcowy jest naprawdę... No, zaczynam jak taki powiedzmy rolnik z małą, z, małą, z małą jakąś tam ekipą, z jedną świnką, z jedną owcą i tam z tak naprawdę z niczym, a kończę jako, jako duży taki bauer niemiecki, który, który ma dużo pracowników. Duże plony, zróżnicowaną hodowlę owiec. Owiec i produkcję roślinną, więc tak naprawdę dość e, fajnie to oddaje e, taki właśnie przyjemny rozwój. I co e, też jest ważne, co mi się podoba, bo porównałem tego do filcofarlé. Tutaj mam wrażenie bardziej open sytuacji. Nie wiem, czy. czy filcofarlé bardziej mi ciśnie, mam wrażenie masz tylko czterech workerów i nie, tam jest tak, że przez to, że robisz tylko akcję albo z jednej strony planszy, albo z drugiej strony mhm. planszy, że możesz jedną zrobić tylko po drugiej stronie planszy, że chciałbyś rozwijać narzędzia albo coś tam, ale chciałbyś pójść na ryby, ale on, jak pójdzie na ryby, to do dupy i tak ogólnie. A tutaj mam takie wrażenie, że no okej, okay, no mamy rozwój pola, ale mamy go na kilku różnych mhm. miejscach. Tam tylko z owcami jest tutaj dosyć duży problem, bo owiec mhm. jest akurat w tej grze dość mało, no ale są też kluczowe w, w, w pozyskiwaniu zasobu pod tytułem mleko. Rozumiem, co chcesz powiedzieć, mam zupełnie odmienne zdanie. O, ja e, mam wrażenie, że to jest bardziej open. Ponieważ e, mnie, dla mnie ta gra jest właśnie tak bardziej zamknięta i bardziej mnie cisnąca, ale już tłumaczę o co chodzi. Bo ty mówisz o czymś takim, że dla ciebie otwarty jest tutaj środek do celu, tak jak w Filco środek do celu, czyli te akcje, które robimy, rozgrywka jest cisnąca, bo masz yy, bo mały wybór. Mały wybór ograniczone, znaczy, znaczy mam duży ogran... wybór, a ograniczone, zasoby, ograniczone zasoby na wykonywanie rzeczy. A ja tutaj środek do celu faktycznie mamy otwarty, bo tych workerów i pól do wyboru cały czas jest dużo i jest ta masa kart, które po prostu mielimy i one tak. nas cieszą, ale koniec końców ten cel, do którego dążymy jest dla mnie tak samo zaspawany i trochę nieciekawy, jak na przykład w Agricoli. Bo Agricola to jest gra, w której masz, w instrukcji masz napisane rozwiązanie mówiące jak będziesz miał tyle pól, to one będą ci dawały punkty, ale powyżej któregoś nie dadzą ci więcej punktów. Mm -hmm. I każdy z tych, po prostu Agricola to jest gra z rozwiązaniem na zasadzie, rozwiązaniem tego je, jest to jest idealny, idealna plansza. Jeśli dojdziesz do tego ideału, to zdobędziesz maksymalną liczbę punktów. Oczywiście upraszczam, proszę mnie nie bić, ale sam motyw tego, że masz górny limit dla punktacji i one przestają przynosić zyski punktowe, no to nie bawi mnie w agrigoli. A tutaj główny sposób tych, patrząc na sam domek i rozwój tego, że w domek zawsze musisz wrzucić zasoby, żeby przesunąć go w bok i jeśli... Od początku gry nie przesuwasz wszystkich domków, to one bardzo szybko robią się drogie i przesuwasz je coraz wolniej i jest to takie... Dla mnie jest to trochę obezwładniające tutaj. Znaczy, ja... Wiem, eee, że ja o, i, inaczej, inaczej, trochę, trochę y, zmienię definicja tego, o czym mówię. Mam wrażenie, że ta gra mi mówi rób dokładnie to. Wszystkiego po trochu. Zrównoważony rozwój i w każdej partii co byś nie robił, dąż do zrównoważonego, zrównoważonego tak, rozwoju? A ja w grach bardzo lubię specjalizację. Wiesz, dlaczego mówię o otwartości? Dlatego, że w e, of Arle musisz pewne rzeczy robić, żeby zdobywać punkty. Tam jest konkretnie powiedziane, że zdobywasz punkty. Mhm. Tam, I tam się możesz specjalizować. Możesz zrobić sobie ekstra fabrykę zwierząt. Po prostu jesteś konio, świnio, owco, hodowcą jesteś mega dobry w tym i narobisz kupę punktów. No ale na przykład dostaniesz minusy za tor, w którego tam uh -huh. nie odwróciłeś, tak? Natomiast tu mam takie poczucie, że ponieważ mamy tych kart mnóstwo, karty punktacji mogą być naprawdę od posiadaj tyle i tyle takiego zasobu, po miej tyle i tyle takiego narzędzia na przykład na koniec. One są tak zróżnicowane, że ten system jest bardziej dla mnie tutaj otwarty, bo dobierając karty, ja potem powiem co mi się to nie gra właśnie mm -hmm. w, w, tym, tak, w tym. Nie, bo tak, jak spojrzymy na karty, to to zaczyna mnie bawić bardziej, ale ten sam fragment z tym z planszą i z domkiem, y, to on jest dla mnie taki zastosowany. Dziękowie chodzi o też, po prostu, żeby robić tych więcej workerów, polega na tym, że musimy przesuwać takie znaczniki, te znaczniki, każdy ma konkretny koszt. Jeden kosztuje na przykład chmiel, drugi kosztuje, nie wiem, tam mleko i, i mięso i tak dalej i one się nigdy nie zmienią. Czyli, żeby przesunąć domek w prawo, muszę doprodukować wszystkiego po trochu. I tak, i w pierwszej rundzie to jest tanie, w drugiej rundzie trochę droższe, w trzeciej rundzie jeszcze droższe, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli tego nie zrobisz równomiernie, to dojdziesz do ściany typu, przesuniesz dwa razy domek i już nie przesuniesz tego domku nigdy. Zresztą doszliśmy do takiej sytuacji, że, bo tam można dostać duże, duże punkty na koniec gry, się przesunie ten domek tam maksymalnie maksymalnie w prawo, ale okazuje się nagle, że robienie tego, no to jest takie właśnie. Że wtedy nie robisz nic innego. Praktycznie nic innego. I teraz wracając do tego, co zacząłem mówić, mianowicie o kartach. Tam karty są takie, że, że, że karty ci mówią na przykład, jeżeli masz, tak jak się nie powiedział, jeżeli masz 3 owce, to coś tam. Jeżeli masz na przykład, nie wiem, 5 wyprodukowanego chmielu, 8 wyprodukowanego chmielu, masz dwie cegły, masz trzy mleka, to coś tam. Albo na przykład będziesz dostawać co e, w trzeciej fazie kolejnej rundy mleko, jeżeli oddasz to i to. I nagle okazuje się coś takiego, że na początku dostałem jakąś rękę, rękę kart, no i no, dobrze sobie na nie spojrzeć, e, i dojście no się do czegoś tam trzeba w tych kartach coś wybrać. No i może zdarzyć się sytuacja, w której y, karty mają pewną synergię. Czyli mówią ci olej całkowicie na przykład robienie tego, bo wszystkie Twoje karty chcą, żebyś robił dwa konkretne zasoby. Trzy konkretne zasoby. I ty na początku przesuniesz ten domek dwa razy, ale potem już idziesz tylko w konkretną mm -hmm. rzecz. Typu nie wiem, jesteś potentatem na rynku cegieł i robisz te cegły, bo wszystkie Twoje karty mówią, rób cegły, bo za cegły dostaniesz coś tam, tak? jak dobieramy karty w sposób losowy, bo dobieramy tam karty w sposób losowy i masz na przykład kartę punktacji, to kurde, czasami ci wchodzi karta i patrzysz i tylko się śmiejesz do siebie i się sobie, ale mi weszła ideolo. Od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że w końcowym Ech. etapie gry dobierasz kartę punktacji i, Nie liczysz, i tak. liczysz na to, że akurat wyciągniesz kartę, której cel masz już spełniony i to się tutaj od czasu do czasu zdarza i no to też jest coś, co mnie tak trochę nie bawi. O ile wiesz, cała rozgrywka tego mielenia kart jest spoko, jest spoko jest bardzo to fajnie. te karty punktacji tak już mnie ani ziębią, ani grzeją. Ja tutaj powiem też taką ciekawostkę, że mi pierwszą partię, po pierwszej partii byłem mega wkurzony. Byłem mega wkurzony tym, że wybrałem sobie jakieś tam karty. Karty miałem, tak jak Ciońkowi pokazywałem później, od sasa do lasa, w jednym miałem mieć to, w drugim miałem mieć to, w trzecim miałem mieć to. Też nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze, w co włożyć ręce, jak to będzie trwało, jak długo jak ta produkcja będzie wyglądać, jaka będzie zróżnicowanie tych kart. I no i przegrałem dość samotnie z ciunkiem, yy, tą pierwszą partię. Ale miałem takie poczucie, że kurde, te karty mi nie pomogły. No, mhm. <taki>, wiecie, to tak jakbym miał, nie wiem, zbuduj dom, ale kupię jeszcze mieszkanie, zasać drzewo, ale najlepiej w Lesie i Glas, tym, żeby to będzie jabłoń, która ma kwitnąć i mieć na sobie barana na przykład, tak? Ale w okolicy są tylko świnie. I nagle się okazuje, że, no, nic nie mogłem z tego zrobić i byłem bardzo zdenerwowany. Ale czułniek z uporem mojaka stwierdził, że w tę grę jeszcze raz. I zagraliśmy, i drugą partię wygrałem, i wtedy miałem poczucie, że. Yy, yy, ty, ty się też bardzo chciałeś specjalizować. Uh -huh. Pamiętam, że właśnie chciałeś zrobić to, o czym powiedziałeś teraz, że stwierdziłeś ach kurde, dobra, idę w specjalizację, co w ogóle nie wyszło, w ogóle nie wyszło, a ja wszedłem na zasadzie, będę dobierał tych kart na maksa i próbował tego kleić, co się da i kleiłem na, na zasadzie, dobra, to tych już nie zrobię, dobieram następną, tą zrobię, tą zrobię, tą zrobię, tą zrobię i wygrałem tą drugą partię i miałem takie poczucie, że ani czynik nie zagrał ode mnie gorzej, ani ja lepiej, tylko miałem znowu poczucie, że miałem trochę więcej farta w tych kartach. Taki, takie moje poczucie było. I jak na Rosenberga, zresztą po tej partii ci to powiedziałem, jestem za, zaszokowany, jak wiele oddał losowi. Jak wiele oddał losowi. I to mógłby być dla mnie zdecydowanie większy problem, gdyby nie to, że tę grę gra się całkiem szybko. No, 45 osoby zagramy, nie już. No. Godzinę bez problemu. z złożeniem jeszcze. No, mm -hmm. no nie, w godzinę ta się zagrać. E, I, w, I w takiej grze to szaleństwo nie karciane nie przeszkadza. Tak. I teraz tak, ja mam takie poczucie, że. E, o ile ten worker placement jest, jaki jest, e, on jest ani dobry, ani zły. Po prostu jest. I on jest obiektywnie. Jest. I on jego trzeba I robić, i działa, to mega zabawne jest granie tymi kartami. Tak. I, I, i to i jeszcze raz podkreślimy, to nie chodzi o to, że ono jest uczciwe, nieuczciwe, jak było na zwycięstwo. To jest po prostu fajne, a gry mają być fajne przede wszystkim. Tak. I y, 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 mimo właśnie mojego poczucia, że kurde, jak na Rosenberga, one mogą być tak piekielnie losowe. Ciu na przykład no robi coś, no i ewidentnie widzę, że idziesz w kartę. No widzę, że idziesz w kartę. No, miałeś tak, byłeś ostatnio owsarzem. Robiłeś tych owiec jak porąbany. A ja, a ja zobacz, brałem owce, ją w kolejny w kolejny, Brałem owce i zażynałem. I ja byłem na zasadzie: jedna owca, jedno mleko, a ciuniec tam miał tego mleka milion. No i widzę, że idzie w kartę i zagrywa kartę. Musisz mieć tam sześć owiec. Potem musisz mieć coś tam. I widzę te punkty, które mu się sypią, i jest super. I, 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 I jest fajnie. A z drugiej strony ja sobie robię w chmielu. O, dobra, to teraz zrobię chmiel. Za chwilę zrobię coś tam. I się nagle okazuje, że. Y, że mega fajnie się w tym gra. No nie, jakby nie wiem jak to powiedzieć, że, y, że nie przeszkadza mi to, że to jest głupio losowe jak na Rosenberga. Mm -hmm. Bo po pierwszej partii, serio, po, jak gdybyśmy nagrali to po pierwszej partii powiedziałbym nie. Że ta gra mi się nie podoba. I że jest jak na Rosenberga jest takim za bardzo open systemem. Mm -hmm. Ale rozgrywka jest płynna, jest fajna i jest krótka. I teraz pytanie, czy ta gra jest warta te 300? O, to jest bardzo dobre pytanie. Czy, I teraz pytanie, czy kupiłbyś tę grę znając inne gry u Uwerzenberga? Mając na półce Fist For Rodin. Znaczy, powiem Ci tak, mając na półce Fist For Rodin pozbyłem się kawernę, którą bardzo lubiłem. A ja bo, dalej mam. Bo Fist For Rodin to jest euro ostateczne i. Ale masz Halerta. Nie, ojdzie... no mam Halerta i mam Lechawra jeszcze. Lechavra, lechawr. No tak. Y no tak, tylko że Halertau zagrasz dwa i pół razy. Szybciej niż każdy z tych innych gier. Kurde, ale z drugiej robię. strony, jak pomyślę sobie, jak po partii Halertau no bo wiem się całkiem spoko, ale zagrałbym wtedy pół partii. Już miałbym zagrane Fist of pół partii Fist, of Odin, Fist for Odin i wiedziałbym że, wiedziałbym, że ten mój silniczek się tam rozkręca, bo to jest też następna rzecz, której troszeczkę mi tutaj brakuje. Bardzo duża część kart to są jednorazówki na zasadzie tak. grasz kartę i ona już zadziałała. I tyle. I nie mam wrażenia tego, że ja coś w tej grze buduję, rozwijam, rozkręcam. Rozkręcasz tym domkiem. No rozkręcam jest domkiem, pod... że mam więcej akcji tak, dostępnych. To jest, I to jest poczucie rozkręcania, ale faktycznie się z Tobą zgodzę, że nie masz takiego poczucia, że w ósmier ludzi robisz coś znacznie innego niż w pierwszej. No robisz robię, tego więcej. Robię dokładnie to samo, co robiłem, tylko wszystko jest droższe, bo to jest gra nie tylko o dwupolówce, ale też o inflacji najwyraźniej. Czyli im bardziej bogaty jesteś, tym więcej musisz za wszystko płacić. Tak jest, no takie jest życie, no tak słyszałem, ja tam nie wiem, ja to się nie znam na, na, na świecie, bo staram się unikać jak najbardziej tych zewnętrznych informacji. W każdym razie... Ja powiem wam tak, ja, ja tak, a, y, y, Skalowanie to, jak, jak Ci nie powiedział, skalowanie polega na tym, że po prostu e, jak gramy w dwie osoby, to tam są e, rosowo rozbite kostki już, niepołożone, położone. Tak? Także część. E, znaczy, e, chodzi, chodzi o to, że. Część pól jest zajęta. E, część pól, nie wszystkie pola na planszy będą się odświeżały. Co rundę, tak tylko jak gramy na dwie osoby, to tylko połowa pól będzie się odświeżała. Tak. Ja mam takie wrażenie, że każda kolejna osoba po prostu dodaje każdą kolejną osobę. No, I to tam, będzie i tam... więcej czasu, bo czekaj, interakcja. No, interakcja jest minimalna, bo faktycznie jest to worker placement. Znaczy, interakcja jest minimalna, ale jednocześnie sporo. To może spora. być kluczowa, bo tam, kurde, jak wledziesz na przykład na tą owcę i a inne jest zajęta, i za, no... Czyli to jest taki standardowy poziom interakcji w worker placementowym tak, tak. I, te, I kurde, powiem Wam, że nie wiem. Ja na przykład za tą grę ze 300 bym nie dał. No, trochę trochę dużo. Nie dam za tą grę 300, chociaż z drugiej strony wykonanie y, jest bardzo spoko. Y, Wydaje mi się, że jak, jak Nowa Rosenberga, to jest taki Rosenberg, który mnie bawi, e, przez tą swoją e, lekkość, jak mm -hmm. na niego. I to jest, to jest chyba najważniejsza cecha tej gry. Ta gra jest zaskakująco lekka, jak na to, co, jak wygląda. Bo wygląda I o, bardzo poważnie. I, oczy, i oczywiście le, słówko lekka, na słówko lekka trzeba patrzeć przez pryzmat naszego spaczonego. E, no nie wiem, ona jest leciutka. No. Ona to nie jest leciutka. Jakbym pokazał żonie, to by mi kazała wyjść z domu. Ale nie, nie, nie ma takiego poczucia, że to się w 100 gra. No nie, no przy takim barażu, no, gdzie ja tam liczę. No to. oczywiście, to, no oczywiście no, to ale klare... zachowajmy skalę. To jest takiej średniej wagi gra. Ale, ale nawet półkowo. No, Leavr i, i, i Fist for Roden to są po prostu. Ja patrzę, ile ma na te. Jest 265 w strategii, jest 572 w, w overrolu, więc bardzo wysoko. 1600 ratingów, całkiem nieźle. 50 do 140 minut, więc tak jak powiedzieliśmy, u nas wszystko jest w porządku. No i wait ma wysoki, 3,26. No bo masz tu cały, przez cały czas musisz w głowie kontrolować dużo to zmian, straszne, że Ja mówię o 3,26, że to jest tak. Kakry. No, dlatego mówię o naszej straconej soczewce. Słyska, ja mam takie poczucie, że serio, to się tak po prostu gra w tę gierkę. E, I nawet mówię o niej per gierka. Mam bardzo dużą trudność w ocenie tej, grzy, tej gry, niestety da mnie zero z, z, z takiego punktu widzenia, że mam wrażenie, że, e, że losowość tutaj może dać po prostu we znaki i jak na inwestycję myślową, którą trzeba w tę grę zrobić, inwestycję kalkulacyjną i liczbę przyczyn, które musisz hmm. zrobić, to ta losowość mi trochę to chrzani. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co ci chodzi, bo to był jeden z moich zarzutów do niej, ale to nie jest to, co jest dla mnie dealbreakerem. Mnie bawi część karciana, mimo to, że czasami, hej, dobiorę kartę i mam 7 punktów, bo akurat spełniłem warunek. masz, hej, ta karta nic, nic mi nic nie, nie da. robi. E, ale mnie boli tutaj ten fragment e, tego domku, który musimy rozwijać zawsze tymi sa, samymi zasobami, które są coraz droższe, no i nie wiem. Przestały mnie bawić takie, wiesz, takie sztywne ramy celów gry, które tutaj są. Masz rację. Z tym domkiem mogło być tak, że nie wiem, losujesz jakiś zestaw, nie? I ten zestaw ci mówi na przykład, tak? No, no nie, bo cały system jest skomponowany w taki sposób, że te, te domki no one są takie, jakie są, bo cała gra jest pod to zbudowana. Bo to jest system punktacji. Ale jestem i... ciekawy, gdyby, gdyby nikt w grze się nie rozwinął i każdy tak, ja grał by... dziewięcioma workerami. Znaczy, ja bym... Rzucił ten domek z gry, i wtedy gra się dla mnie robi ciekawsza. I... Ale wtedy w tej grze nie ma już żadnego rozwoju. Nie ma, jest tylko proste mielenie kart. A ty lubisz karty. A ja bardzo lubię karty. <gry> tak więc te, te cienkowe karty tutaj są bardzo. Więc. Tak. To jest dla mnie niestety zero, bo tak jak ta gra stoi między Lechawrem a dla na to w każdą z tych gier zagram chętniej. Znaczy jest szansa, że wyjdzie z ten, bo to dużo zajmuje też dużo no wyjdzie, miejsca. No, wyjdzie, 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 bo zajmuje dużo miejsca. Zajmuje dużo miejsca. E, tak, ja też zaskoczony jestem. I stawiam się, e, i chyba wydaje mi się, że dlatego też nie ma polskiej wersji. Że być może ta gra. E, no, no też nie ma polskiego. E, więc to, wydaje mi się, że może być tak, że po prostu. Yy, takie gry właśnie jak Kawerna czy Usta Waudona pokazały, że no fajnie to wydać w Polsce i się tym pochwalić na świecie, ale to sprzedaż ma. Mhm. Yy, to nie jest tak fajne, jak ludzie. Nie po prostu zdajemy sobie sprawę teraz, patrząc na to, że jesteśmy niższą w niszy. Znaczy, ale wiesz, ale z drugiej strony, zobacz, Barasz się wyprzedał, pierwszy, pierwszy nakład, barażu się wyprzedał, więc, to, więc yy, jest zapotrzebowanie na, na tego typu rzeczy. Mhm. Tylko pytanie jest, czy Halerta tam jest aż tak diametralnie różną grą. Hallertau jest po prostu kolejną grą Rosenberga tak. o sianiu rzeczy. Tak, a niestety ma dużo y, tekstu na kartach i ten tekst jest taki bardzo często e, kontekst, kontekstowo istotny na zasadzie, Mieć coś tam, to coś tam. Więc y, to nie jest, to jest powyżej bazowej y, wiedzy z języka angielskiego. Takie mam poczucie. Ale też nie przesadzałbym, że z tym dużo. Znaczy są karty, na których jest Dużo tekstu, ale na większości kart tekstu nie ma wcale. Tak. No więc ocena dość surowa, jak na, na, na Uwe Rosenberga i na całkiem miłe bo, wspomnienia. Bo go bardzo lubimy, więc I szanujemy więcej. Okej, okay, szanujemy pana Rosenberga. Dwa e, 0 od nas, mimo tego, że obaj się dobrze przy tej grze bawiliśmy. Tak. E, dobrze, o hr mówili dla was. Czymiek? Windziasz. Dzięki, zobaczenia w kolejnym odcinku.